Znajdujemy się przy wystawie archeologii lotniczej. Muzeum Lotnictwa Polskiego stara się prezentować różnorodne eksponaty, nie tylko kompletne samoloty, również szczątki samolotów, które zostały zniszczone w walkach. Niektóre z tych elementów pochodzą z samolotów, jakie znaleziono w okolicach tego lotniska, lotniska Rakowice Czyżyny, które już nie istnieje. W tych gablotach znajdują się szczątki samolotów niemieckich i sowieckich, które zostały zniszczone w walkach, jakie toczyły się nad Polską pod koniec II wojny światowej, kiedy przez terytorium Polski przechodził front. Są to szczątki tych samolotów wydobyte po wielu latach z ziemi lub z wody, zidentyfikowane i opisane, jakie to są elementy i z jakich samolotów pochodzą. Są tu różne elementy samolotów produkcji radzieckiej, takich jak myśliwce Ławoczkin Ła-5, samoloty szturmowe IU-2, słynne szturmowiki, bombowce nurkujące P-2 czy myśliwce Jak-9, samolotów amerykańskich dostarczanych w ramach układu Lend-Lease Związkowi Radzieckiemu, myśliwców Bell P-39 Air Cobra i samolotów niemieckich, takich jak na przykład myśliwce Focke-Wulf 190. Kolejną częścią tej wystawy jest ekspozycja szczątków bombowca Avro Lancaster, który należał do polskiego dywizjonu bombowego 300 i w czerwcu 1944 roku podczas powrotu z lotu bojowego nad Niemcy został zestrzelony nad Holandią przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą i zatonął wraz z prawie całą załogą w jeziorze Iselmer. Jedynie bombardier z tej załogi zdołał się uratować ze spadochronem, reszta załogi zginęła. Wrak tego samolotu kilka lat temu został wydobyty przez taką holenderską grupę poszukiwawczą i część jego szczątków została nam przekazana. Te szczątki też są zidentyfikowane, opisane i zaznaczone na przekroju samolotu, w których miejscach te elementy się znajdowały. Jacku, poprosimy nie po chińsku, nie po rosyjsku, to jeszcze pewnie zrozumiała przynajmniej po rosyjsku, ale po polsku. Dziennik Kołowski, Jacek Kugobader. Przez cały rok szukamy fajnych pokazów, fajnych podróżników, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, którzy podróżują nie dla wyczynu, nie dla wyników, ale dla ciekawych historii. Podczas naszej podróży po Namibii trafiliśmy do Bushmenów. Tam było tak, że odkryliśmy dwa światy Bushmenów. Jeden świat to jest ten współczesny, gdzie Bushmeni żyją w warunkach niezbyt, szczerze powiedziawszy, takich, jakich my oczekujemy, żeby zobaczyć, prawda, szczęśliwe plemię, które gdzieś tam żyje w pięknych krajobrazach. Nie, żyją w domach z blachy falistej, w jakichś lepiankach. Nie są szczęśliwi z tego i to widać po nich, ale za chwilę poprosiliśmy ich, żeby odtworzyli swoje dawne zwyczaje, kiedy byli wolnymi ludźmi wędrującymi przez pustynię Kalahari i wtedy nagle okazało się, że ci ludzie są szczęśliwi. Pobyt u nich, kiedy pokazywali nam swoje dawne życie, okazał się i dla nas niesamowicie wartościowy, interesujący, ale też i dla nich, bo oni wreszcie mieli chwilę szczęścia. Nie dlatego, że dostali od nas jakieś tam pieniądze, ale właśnie dlatego, że wreszcie mogą być dumni i dumnie pokazać po prostu, jak kiedyś żyli. Świat jest niesamowicie różnorodny, bardzo ciekawy i bardzo inspirujący. Każda podróż jest inną podróżą, a Trzy Żywioły mają to do siebie, że to nie jest festiwal, na którym liczy się, kto wszedł wyżej, dalej, głębiej, tylko liczy się opowieść, spotkanie z drugim człowiekiem, przygoda. A to tak naprawdę za każdym razem jest inne i niepowtarzalne. Myślę, że my podróżnicy nie ścigamy się o to, kto przywiezie bardziej atrakcyjną historię, ale tak naprawdę miło jest nam pokazać naszą opowieść i powiedzieć, zobaczcie, byliśmy, spotkaliśmy, widzieliśmy. Oto nasza opowieść. I posłuchać innych opowieści, bo tak naprawdę nigdy wszystkich opowieści świata ani nie opowiemy, ani nie wysłuchamy. Warto przyjechać tutaj, żeby mieć pełen ich przegląd. Tuż przy ruchliwej Alei Pokoju, niedaleko stacji benzynowej i szkoły, zachowało się centrum dawnej wsi Czyżyny. W tymże centrum zachowała się, no, chyba najcenniejsza w Nowej Hucie, kapliczka słupowa, zbudowana w typie tak zwanej latarni umarłych.
co to były latarnie umarłe. W dawnych czasach to było dość ciemno, nie było latarek, nie było żarówek, dlatego przed cmentarzami albo przed szpitalami robiono takie kapliczki, w których umieszczano lampy. Ten zwyczaj przyjął się i potem został rozszerzony. Takie lampy też umieszczano jako drogowskazy. I tu na terenie Czyżyn szły drogi biegnące do klasztoru w Mogile. Stąd zachowały się dwie takie latarnie. Starsza niedaleko stąd i młodsza, pochodząca z 1894 roku, przepiękna, ceglana, bardzo bogato zdobiona kapliczka w Czyżynach. Obok niej zachowało się też coś niezwykle cennego. Dawny dzwonek za umarłych. Jest to taka dzwonnica słupowa drewniana, jedyna zachowana na terenie Krakowa, gdzie kiedyś u góry był dzwonek i za ten dzwonek pociągano trzykrotnie przez 3 dni, kiedy w okolicy ktoś umarł. Także ten dzwonek służył innym celom, na przykład gdy się coś paliło, no to tym dzwonkiem alarmowano. Kapliczka ta wystawiona w roku 1894 poświęcona jest dwóm świętym, świętemu Izydorowi i świętemu Florianowi. Święty Izydor, patron rolników, był wyobrażony jako modlący się chłop, za którego na polu pracował anioł idący za pługiem. Zaś święty Florian to oczywiście żołnierz czasów rzymskich, więc przedstawiany w pełnej zbroi. Thank you.